Cześć. Cześć. To kolejny odcinek, który jest poświęcony doborowi monitoringu pod dany budynek, dane miejsce, takie jak sklep, restauracja. Dzisiaj skupimy się na domie. Dobierzemy kamery właśnie pod Twój dom. Zaczynajmy. W filmie opowiemy Wam dokładnie, które miejsce warto zmonitorować. Jakie kamery dobrać właśnie pod to miejsce, czy to ma być kopuła, czy tuba, jakiej mocy. Powiemy też ogólnie o rejestratorze, czy coś jeszcze będzie nam do tego potrzebne. I dokładnie wszystko Wam opiszemy. Na początku skupimy się na naszym froncie domu. Czyli brama. W tym miejscu warto zainstalować kamerę, która pozwoli nam na wyznaczenie wirtualnej przy linii. Wtedy podczas przekroczenia tej linii dostaniemy powiadomienie, na przykład gdy ktoś wjedzie przez naszą bramę, czy wejdzie przez furtkę, dostaniemy wtedy powiadomienie ze zdjęciem. Możemy też wybrać kamerę na przykład Color View. Oświetli ona nam obraz w nocy, dzięki czemu będziemy mieli kolorowy obraz nocy, nie czarno-biały, jak w przypadku podstawowych kamer. Jeżeli nie chcielibyśmy, żeby nam w nocy kamera Color View oświetlała podjazd, możemy zdecydować się na kamerę tradycyjną z podczerwienią. Tutaj możemy pomyśleć o kamerze na przykład mocniejszej, 6 czy 8 megapikselowej, która pozwoli nam na uzyskanie bardziej szczegółowego obrazu za dnia oraz w nocy. Następnym obiektem, na którym chcemy się skupić, będzie ogród. Tutaj warto się zastanowić, jak mocną kamerę, jeżeli chodzi o podczerwień, musimy dobrać. Jaki nasz ogród jest duży, jak daleko jest od naszej elewacji do ogrodzenia. Możemy wybrać kamery do 30, do 50, nawet do 80 metrów, a jeżeli jest potrzeba, nawet i powyżej 100 metrów. Tutaj możemy zastosować kamery do podglądu ogólnego. Nie potrzebujemy na ogrodzie patrzeć na jakieś dokładne szczegóły. Myślę, że kamery 4 megapikselowe wystarczą. Tutaj, tak jak mówi kolega, zależy od tego, czy potrzebujemy kamerę do 30 metrów, na przykład promiennik, czy do 80 metrów. Musimy wybrać odpowiedni model. Możemy też pomyśleć o kamerze z inteligentną detekcją ruchu, która będzie nas informowała wtedy, na przykład gdy ktoś wtargnie na nasz ogród. Dostaniemy wtedy powiadomienie na przykład na aplikacji. Możemy też zastosować kamery obrotowe w przypadku właśnie dużych odległości typu 100-150 metrów. Wtedy kamera obrotowa, możemy wyznaczyć sobie trasę, w którą stronę będzie się kamera obracać i będzie robiła swój patrol i obserwowała całe nasze ogrodzenie. Kolejnym miejscem, które warto mieć na oku, to są przestrzenie między naszymi budynkami, na przykład naszym budynkiem a sąsiada. W tym wypadku warto zastosować na przykład kamerę z większą ogniskową, na przykład 4 mm lub 6 mm. Wtedy kąt widzenia kamery będzie mniejszy, dzięki czemu będziemy mieli podgląd na nasz bok budynku oraz nasze ogrodzenie do ogrodzenia sąsiada. Nie będziemy monitorowali ogrodzenia sąsiada i jego podwórka. Możemy też zastosować kamery z funkcją maski prywatności, dzięki czemu będziemy mogli wyciąć sobie kawałek ogrodu sąsiada, dzięki czemu nie będą one monitorowane. Warto tutaj też powiedzieć o tym, że nasz monitoring nie może w żaden sposób nagrywać cudzego mienia, w tym przypadku terenu sąsiada czy jego jakby podwórka, dlatego też maska prywatności lub kamera z większą ogniskową pozwoli nam ten tutaj problem rozwiązać. Przy boku budynku myślę, że wystarczy taka kamera 24 megapikselowa do ogólnego podglądu. Chcemy widzieć ogólnie, co się dzieje na naszym podwórku. Nie musimy widzieć tam tablic rejestracyjnych, czy kto co chowa do kieszeni. Można tam zastosować kamery albo tubowe, albo kopułkowe. Tutaj kwestia tego, jak będziecie to montowali i co Wam się bardziej podoba. Następnym miejscem, nad którym warto się zastanowić, choć nie jest to popularne miejsce, jest to środek naszego mieszkania czy tam domu. Tutaj możemy zastosować kamery na przykład kopułkowe, które podwiesimy do sufitu. Najczęstszym miejscem, gdzie możemy zamontować taką kamerę, żeby też nie ingerowała w nasze życie tutaj codzienne w domu, to są korytarze, przeciągi, tam gdzie na przykład przewijają się jacyś ludzie, kurierzy czy listonosze, czy też przychodzą do nas odwiedziny jakieś osoby trzecie. Często nas pytacie, czy kamery Wi-Fi, czyli bez użycia kabla, są dobrym pomysłem. Tutaj musicie mieć na uwadze to, że kamera Wi-Fi potrzebuje bardzo dobry zasięg, żeby działała prawidłowo. Tutaj jakiekolwiek spadki zasięgu czy niski zasięg może spowodować to, że będzie Wam ta kamera przerywała, co też będzie jednocześnie skutkowało tym, że nagranie będzie klatkowało. Warto, jeżeli nie macie pewności, że zasięg będzie bardzo dobry, wręcz idealny, zastosować kamery kablowe.
Jest to oczywiście w montażu trudniejsze i bardziej czasochłonne, ale pozwala na uzyskanie monitoringu, który będzie działał na 100% zawsze i w każdych warunkach. Wiadomo, że każda ściana w domu, czym grubsza, tym gorzej, oddziałuje na nasz zasięg Wi-Fi. Producent podaje, że jest to około 50-100 metrów na otwartym terenie, więc wiadomo, jeśli mamy router blisko kamer, które będą od razu przy ścianie, możemy spróbować zastosować takie kamerki. Jeśli nie, to jednak warto zastanowić się nad kablem. Jeśli chodzi o kamery Wi-Fi, potrzebujemy tylko zasilanie. Same kamery działają po Wi-Fi bez użycia kabla. Sam kabel jest potrzebny tylko do tego, żeby skonfigurować połączenie Wi-Fi. Później tylko podłączamy do zasilania, montujemy w miejscu, które mają być i działają. Jeżeli interesuje Was, jak wygląda konfiguracja i pierwsze podłączenie kamery Wi-Fi, znajdziecie taki filmik na naszym kanale YouTube. Pytacie też nas o to, czy oprócz obrazu, który rejestruje się na rejestratorze na naszym dysku twardym, możecie otrzymać jakieś dodatkowe powiadomienia, na przykład gdy Was nie ma w domu? Oprócz powiadomień na aplikację na nasz telefon, oczywiście tych telefonów może być więcej, możemy sami mieć aplikację, możemy dać żonie też podgląd z danych kamer, po prostu ze wszystkich. Więc oprócz aplikacji mamy też możliwość podesłania zdjęć po detekcji ruchu na maila. Jednak trzeba uważać, jeśli chodzi o w przypadku podstawowych kamer, wtedy ta detekcja jest dość czuła. Trzeba uważać to, że w przypadku tej detekcji może przychodzić wtedy bardzo dużo tych maili ze zdjęciem. Możemy mieć zaspamowaną całą skrzynkę mailową. W tym przypadku warto zastosować kamerę AccuSense, jeśli chodzi o oczywiście mailowe powiadomienia. Wtedy tych powiadomień będzie mniej, gdyż AccuSense pozwala na zmniejszenie liczby tych fałszywych alarmów. Warto zaznaczyć, że aplikacja na telefon czy aplikacja na komputer jest całkowicie darmowa i można ją ściągnąć w każdej chwili ze strony producenta. Jeśli nie możecie jej znaleźć, napiszcie do nas, podeślemy Wam linka bezpośrednio do aplikacji. Teraz opowiemy Wam trochę o technologii AccuSense. Już kilkukrotnie wspomnieliśmy w tym filmie o AccuSense. Teraz Wam to trochę podsumujemy i powiemy dokładnie, co to jest. AccuSense to jest linia produktowa, która charakteryzuje się tym, że posiada funkcje bardzo mocno rozbudowane analitycznie. To znaczy, że kamera czy rejestrator z tej serii potrafi odróżnić człowieka, samochód od jakiegoś obiektu typu liść, drzewo czy zwierzę i w tym przypadku nie wywołuje żadnego alarmu. Przy kamerach serii podstawowej tutaj możemy założyć, że jakikolwiek zwierzak czy jakieś większe obiekty, które są gdzieś tam na naszym podwórku, mogą wywoływać mniej lub częściej, ale fałszywe alarmy. Co też, jak kolega wcześniej wspomniał, powoduje to, że dostajemy bardzo dużo takich powiadomień na nasze aplikacje czy na maila. No i jednocześnie tutaj jakby traci to wszystko na wartości. Pytacie też nas często o to, co się stanie, gdy na przykład zabraknie prądu, wyskoczą korki albo po prostu elektrownia rozłączy całą dzielnicę i co wtedy? Czy monitoring działa, czy monitoring nie działa? Jest na to rozwiązanie. W przypadku braku prądu warto zastosować UPS-a. Jest to urządzenie, do którego podłączamy nasz rejestrator z kamerami i pozwoli ono na podtrzymanie naszych urządzeń w przypadku braku tego prądu. Oczywiście to, na jak długi czas nasz monitoring będzie podtrzymany poprzez nasz UPS, zależnie jest od tego, jak dużą pojemność mają nasze akumulatory w UPS-ie. Oczywiście im sprzęt jest mocniejszy i też mamy więcej kamer, będzie potrzebny większy UPS. Oczywiście większa ilość kamer, tym więcej prądu pobierają, tym szybciej nasze akumulatory się rozładowują. Jeżeli chcielibyście, żebyśmy dobrali pod Wasz zestaw monitoringu odpowiedniej mocy zasilacz UPS, tak żebyśmy otrzymali podtrzymanie na takim poziomie, jakim byście chcieli, odezwijcie się do nas, dobierzemy odpowiednią jednostkę. Oczywiście ważną rzeczą w monitoringu jest też to, jaki rejestrator wybierzemy do naszego monitoringu. Możemy wybrać rejestratory ze switchem POWER wbudowanym lub z osobnym switchem POWER. Tak jak tutaj mam naszego switcha osobnego, podłączamy go do rejestratora, wtedy mamy nasze zasilanie osobno. Osobny switch pozwoli nam na łatwiejsze rozprowadzenie kabli, wtedy w przypadku, gdy nasze kable sprowadzają się do innego punktu niż mamy nasz rejestrator, zastosowujemy osobny switch, rejestrator, który łączy się ze switchem za pomocą jednego kabla tylko. Na rynku rozróżniamy kilka standardów, jeżeli chodzi o monitoring. Jest to monitoring cyfrowy, czyli IP, tutaj wykorzystujemy wtedy switche POWE. Mamy też wersję starszą, czyli hybrydową. Tutaj łączymy się za pomocą na przykład kabla koncentrycznego lub też z odpowiednimi adapterkami poprzez kabel UTP skrętkę ośmiożyłową. Jeśli chodzi o monitoring domu, warto też jako dodatek, nie będzie to monitoring, ale alarm.
można zastosować alarmy innych producentów lub na przykład alarm firmy Hikvision, o którym opowiemy właśnie w następnym filmie. Mam nadzieję, że ten krótki materiał wideo pozwoli Wam na łatwiejsze i lepsze dobranie sprzętu pod Wasze wymagania, jeżeli chodzi o dom. Pamiętajcie, że monitoring możecie dołożyć w każdej chwili, nie musi być to na etapie projektu czy budowy od zera. Możecie w każdej chwili dołożyć, jeżeli byście mieli taką potrzebę. Jeżeli chcielibyście, żebyśmy dobrali monitoring pod Wasze wymagania, możecie śmiało do nas się odezwać, chętnie Wam pomożemy i doradzimy, co będzie najlepsze dla Was. Tymczasem trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia w następnym odcinku, cześć.